Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku domowego miningu. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak w szybki i łatwy sposób obniżyć zużycie prądu za pomocą funkcji Absolute Core Clock. To jest BK World, ja mam na imię Bartosz, zapraszam serdecznie do oglądania. Jak zapewne wiecie, wielka przygoda z miningiem to tak naprawdę ciągła walka o jak najlepszą, jak największą efektywność, czy to całej właśnie kopalni, czy to poszczególnych koparek, czy to może nawet pojedynczej karty, którą macie zaimplementowaną w swoim gamingowym komputerze. Jeśli oczywiście udało Wam się przebrnąć przez ten wielki gąszcz informacji na temat kart graficznych, mocy obliczeniowej, poboru prądu, stosunku właśnie mocy obliczeniowej do poboru prądu i udało Wam się finalnie złożyć Waszą pierwszą koparkę, to od tego momentu dążycie do tego, aby ta efektywność kopania była dla Was jak najlepsza, jak największa. I oczywiście tutaj inwestując każdą złotówkę, czy to w budowę, czy to już nawet w samo funkcjonowanie kopalni, czy też koparki, oczywiście mówię tutaj o opłacaniu nawet rachunku za prąd, jako właśnie ten koszt utrzymania całego przedsięwzięcia, to tutaj właśnie dążymy, aby ten rachunek za prąd był oczywiście jak najmniejszy, tak? Oczywiście do pewnego poziomu. I ja dzisiaj tutaj właśnie za pomocą minera T-Rex Miner i wbudowanego feature'a Absolute Core Clock pokażę Wam, jak właśnie te kilkanaście procent mniej poboru prądu, jak obniżyć właśnie ten pobór prądu dla kart tutaj właśnie od NVIDIA. I tak jak widzicie na ekranach, w tym momencie mam zaimplementowane swoją platformę testową na potrzeby tego odcinka. Dwie karty graficzne, obie od NVIDIA RTX 3070. Tak jak widzicie gołym okiem, jedna z nich tutaj haszuje troszkę niżej niż właśnie Gigabyte. Oczywiście jest to związane z tym, że zapis tego wideo, który właśnie oglądacie, jest podłączony właśnie pod jedną z tych kart, czego wynikiem jest właśnie obniżenie około tych 6 MHz na MSI. Ale okej, nie przedłużając, tak jak widzicie, karty tutaj sobie pracują. Oczywiście mówię tutaj o kopaniu w tym momencie ETH. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, to w tym momencie obie te karty pracują z parametrami Power Limit 54%, Core Clock minus 100 i 1300 MHz na plusie oczywiście, jeśli mówimy o memory. I żeby tutaj jeszcze dopełnić Wam pełną informację na temat, jaki jest aktualnie pobór prądu z gniazdka, to już Wam pokazuję, mam nadzieję, że będzie to dobrze widać, to w tym momencie, tak jak widzicie, około 363 watów, jeżeli chodzi o pobór prądu z gniazdka całej mojej platformy. Oczywiście te karty graficzne, tak jak widzicie, w tym momencie pobierają każda z nich 129 watów, a my za chwilę przejdziemy już do edycji pliku wsadowego, jeżeli chodzi o T-Rex Miner i zobaczymy, ile uda nam się obniżyć właśnie pobór prądu i zwiększyć jej efektywność właśnie, jeśli chodzi o stosunek mocy obliczeniowej do poboru prądu. Ok, nie przedłużając, musimy sobie tutaj, możemy sobie teraz zamknąć, jaki pobór prądu właśnie widzimy, gdzie jest 129 watów na każdej karcie przy tych klasycznych ustawieniach, w cudzysłowie klasycznych ustawieniach OC dla kart RTX 3070, bo oczywiście małe różnice w przypadku Waszych kart, jeżeli chodzi o pobór prądu, czy też memory, oczywiście w zależności od pamięci, jakie macie tutaj wbudowane w swoje karty, ale ok, tutaj nie przedłużając, zamykamy to i co musimy przy pierwszej kolejności zrobić, to zresetujemy sobie ustawienia. Mam tutaj na myśli ustawienia, jeżeli chodzi o Core Clock i Power Limit. Memory Clock zostawimy na tym samym poziomie 1300 MHz. Na tą chwilę mogę to okno zamknąć i przejdziemy już właśnie do edycji pliku wsadowego. Ok, pierwszą rzeczą, jaką należy tutaj zrobić, przechodzimy do katalogu z T-Rexem, tam gdzie macie ściągnięty T-Rex i tutaj ważnym aspektem jest to, ponieważ po implementacji Absolute Core Clock będziemy musieli odpalać miner za pomocą właśnie uruchom jako administrator, więc w pierwszej kolejności będziemy tutaj musieli wskazać plikowi wsadowemu całą ścieżkę dostępu do tej akcji. Więc należy tutaj wejść w ustawienia, właściwości i skopiować tak naprawdę ścieżkę dostępu do tego pliku. Kopiujemy właśnie lokalizację i tutaj otwieramy sobie cały plik. Oczywiście robimy edycję dla ETH Two Miners. Ja będę kopał tutaj w pulu Two Miners. Naciskamy Ctrl V. wklejamy i jeszcze tutaj ukośnik przed samym słowem T-Rex. Z kolei na końcu całej tej frazy musimy dopisać sobie myślnik log, myślnik clock, spacja 1150. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o RTX 3070, to tak jak widzicie, wykorzystam sobie ten górny parametr, jeżeli chodzi o log, czyli 1150 MHz. W przypadku innych kart graficznych zostawię Wam w opisie tutaj, znaczy w komentarzu pod filmem, zostawię Wam inne parametry, jakie możecie wykorzystać tutaj w przypadku implementacji Core Clock, Absolute Core Clock dla kart graficznych z serii GTX, czy też serii RTX 2060, 2070, abyście mogli tutaj również w swoich platformach to wykorzystać. Nie pozostaje Wam nic innego jak tak stworzoną frazę, tak jak widzieliście, ścieżka dostępu plus log clock 1150 dla RTX 3070. Wystarczy to zapisać i rozpocząć oczywiście już kopanie. Tak jak mówiłem chwilę wcześniej, uruchom jako administrator i rozpoczynamy już właśnie kopanie z implementacją Absolute Core Clock. Dajmy oczywiście minerowi tutaj i koparce się chwilę rozgrzać. Przygotujmy sobie troszkę lepszy widok, aby to było bardziej przyjemne do oglądania. Jak widzicie, koparka DAC się już ładuje. I dla przypomnienia, żebyście tutaj pamiętali, aktualnie mam zresetowane ustawienia, jeżeli chodzi o power limit. Tak jak widzicie w Afterburnerze 100%, jedynie memory clock ustawione na 1300 MHz na plusie i core clock na 0. Ok, dajmy szansę tutaj koparce się rozkręcić. Tak jak widzicie, już pierwszy share został zatwierdzony, ale zaraz zobaczymy, jak to realnie wygląda. Przy okazji od razu mogę Wam pokazać wskazania już na watomierzu, bo watomierz już od razu tak naprawdę, dajcie tylko sekundę, włączę tylko drugą kamerę, tak jest, ok, zaraz sobie zobaczycie, proszę bardzo, w tym momencie około 320 W i już w tym momencie też na ekranie widzicie, że karta graficzna Gigabyte'a, w ogóle nie mamy różnicy, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, czyli tutaj o haszowanie cały czas na podobnym poziomie 62 ponad megaheszy na sekundę. Z kolei troszkę spadło z 56 na 55, jeżeli chodzi o MSI, za pomocą którego nagrywam tutaj wideo dla Was, ale tak jak widzicie, ze 129 za pomocą jednego małego triku mamy tutaj spadek poboru prądu na 111 W. Też gołym okiem widzicie, że cała platforma w tym momencie, jak widzę, 321 W, jeżeli chodzi o zużycie prądu. Czyli tak jak widzicie, bardzo prosty sposób, zajęło to około 2 minut i udało nam się znacząco tutaj obniżyć pobór prądu, przez co zwiększyć też efektywność kopania, może nawet nie efektywność, a wzrósł nam stosunek mocy obliczeniowej w stosunku do poboru prądu. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten krótki materiał. Dajcie w komentarzach znać, co myślicie o tym sposobie. Jeśli macie jakieś swoje własne ustawienia dla innych kart, to również serdecznie zapraszam do pozostawienia swoich własnych opinii na ten temat, właśnie jak macie tutaj swoje karty przygotowane, aby ta efektywność była jak najlepsza. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym materiale. Pozdrawiam, cześć!